Nazywam się Karla Fernandez i jesteśmy właśnie na planie do mojego najnowszego klipu do utworu Amigo. Jest tutaj bardzo dużo osób, więc trzeba wszystko jakoś ogarnąć, ale dziewczyny już się ubierają, ja już jestem ubrana i zaraz zaczynamy pierwsze ujęcie na tej szybie, która tu stoi, więc zobaczymy, jak to będzie. Tomek mi mówi, że wcale nie, ale ja wiem. Ja wiem. Match in soon, coming soon. Teraz będziemy zmieniać lokalizację, ale jeszcze ostatnia scena. Mamy na sobie bluzę Amigo. Tomek też dzisiaj jest Jolina w bluzach, więc jest super, jest mega gorąco, więc mam nadzieję, że zaraz już idziemy na dwór, bo jest ekstremalnie, ale jest super. Jak zwykle jestem w każdych możliwych klipach w Polsce. Tak, cię kochamy. Nie, bo Tomek nie wiedział, że będzie tańczył. W sensie ja myślałam, że wiedział, ale dowiedział się 2 minuty przed wyjściem. Ale no tańczył. Całe życie zaskoczone. Tak. Chodź. Mam pamiątkę na starość. Mamy koniec w studio. Już tancerki są w drodze do drugiej lokalizacji. My się zawijamy. No, jest super, jest ekstra. No nie wiem co jeszcze. Jedziemy dalej, jedziemy się zmieniać i zaraz będzie mega niespodzianka, której na pewno nikt się nie spodziewa. Albo może się spodziewacie, ale mam nadzieję, że nie. Więc jedziemy właśnie na drugą lokalizację. Tutaj cały ten rząd ludzi jest od nas, więc jedziemy sobie wszyscy razem i no, i nagrywamy dalej. Teraz jest moment na największą transformację, czyli zakrawik. Będę blondyną. Na chwilę tylko. Ale spróbujemy, zobaczymy. No, trochę się stresuję, bo nigdy nie, jakby, nigdy nie próbowałam nic z tym robić, ale zobaczymy. Ufam Werce, że mnie pięknie tutaj uczeszę i będę pięknie. Może. To może być zaraz błąd. Zobaczymy. To może być błąd, a najwyżej zdejmiemy. Jako, że studiuję dziennie też stomatologię, to o 20.00 muszę napisać wejściówkę z histologii i zobaczymy, czy mój pan profesor wstawi, bo czasami tam są problemy w systemie, więc jeżeli się uda, no to będę pisać zaraz wejściółeczkę i potem zaczynamy ostatnie ujęcie finałowe, dlatego też tak wyglądam i no, zobaczymy, ale chyba nie ma, bo jak już nie ma teraz, to już znaczy, że nie będzie, więc chyba możemy zaczynać. Tak, tancerki już jadą, wszystko jest z nimi nagrane, więc mega, mega się cieszę, to był super produktywny dzień, ale ja go jeszcze niestety nie kończę. Znaczy niestety, jeszcze mamy kilka ujęć
I potem jeszcze takie jedno fajne miejsce jedziemy, więc też będzie coś ciekawego. Coś, czego jeszcze nie było u nas w klipach, bo kręcimy intro, więc tego jeszcze nie robiliśmy, będzie ciekawie. Więc dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo i lecimy dalej na klipy! Jedziemy na ostatnią część. Będziemy nagrywać teraz intro do klipu. I jedziemy sobie w takim składzie, przed nami reszta. I no, i koniec zdjęć! Wera dojechała i robimy ostatni look. Pomagaj, Wera! Jesteśmy teraz w samochodzie i na szybko zdejmujemy perukę i robimy wet look. Trochę boli. I kręcimy ostatnie ujęcie. Przez okno w deszczu. Szybka zmiana. Cyk, cyk i jest wszystko gotowe. Let's go! Chowaj się tam na radio od razu, podażaj! Udział to oglądają, ale dziękuję wszystkim za udział i mam nadzieję, że klip Wam się spodoba. Buziaki, dobranoc.